Witam, z tej strony Max, D890. Miałem problem z wyciekiem oleju. Nie wiedziałem, co się stało. Została przerysowana mi miska olejowa na progu zwalniającym. Tutaj jest osprzęt, do którego będziemy przelewać olej, klucze, podnośnik, klucz, dziesiątka nasadowy oraz taka mata, którą dostałem. I odkręcamy najpierw kurek od oleju, żeby spuścić sobie olej wcześniej podgrzany, żeby nam dobrze schodziło. Następnie torksem lub dziesiątką nasadową odkręcamy. Torksem nie odkręcać, bo może się uwalić, zepsuć. Odczepiamy czujnik. Potem będziemy też przykręcać te wszystkie rzeczy, które są. I tutaj jest z boku odkręcenie. Tu jest moja stara miska. Tak wygląda właśnie po przerysowaniu na progu zwalniającym. Nie wariowałem, tylko jechałem normalnie, ale czasem tak jest. I tu jest silikon, którym nakłada się nową uszczelkę na miskę olejową do bloku silnika. Tak to będzie wyglądało po tym, jak to nakleimy, znaczy się rozłożymy, rozprowadzimy ten cały silikon. I później montaż jest taki sam, jak jest demontaż tej miski i będzie wyglądało jak nówka fingiel. Dziękuję.